Czystość to jest takie zadanie, które jest z jednej strony do zrobienia. Myślę tutaj konkretnie o moim życiu zakonnym. Dostałem jako pewną drogę ślub czystości, który ma sprawić, albo raczej to bycie wiernym temu ślubowi, czy wzrastanie w tej wierności uczenia się czystości ma sprawić z jednej strony, że ja będę coraz bardziej wolny do tego, żeby innym móc siebie samego w całości dawać. I tutaj najkonkretniej oczywiście myślę o celibacie, o wstrzemięźliwości seksualnej. No ale jak to u nas się mówi, czystość to jest coś więcej niż celibat. No bo chodzi w ogóle szeroko o czystość, nie? Nie tylko o seksualność. To jest to, co my mówimy, że czystość w małżeństwie też jest obecna i bez niej ani rusz. A no właśnie. Tak, tylko ja nawet nie myślę, wiesz, tylko o tej przestrzeni takiej, nie wiem jak to nazwać, płciowej, seksualnej. Mhm. Związanej z szóstym przykazaniem, tylko w ogóle czystości tego, co ja mam tutaj, nie? I tutaj. Mm-hmm. No tak. Ale to w ogóle. Czym się karmię, tym jestem, nie? Mm-hmm. Ale właśnie na tym w ogóle zasadza się cała czystość, bo ja tak zastanawiając się nad tym, nie, czym jest czystość, to doszedłem w pewnym momencie też na bazie tych doświadczeń, które mam właśnie w małżeństwie. Doszedłem do takiego wniosku, że czystość ostatecznie to jest wtedy, kiedy ja potrafię kochać, w sensie nie szukać swego. O. W czystości chodzi o to, żeby nie szukać swego. Mam no, konkretny przykład, nie? Sypialnia małżeńska. Nie? Nie szukam swego i wtedy jestem czysty. W sensie chcę się dać w darze, że już w takim konkrecie, tak, w tej takiej cielesnej jedności małżeńskiej, to w tym konkrecie właśnie widzę to, że ja nie szukam swego i wtedy jestem czysty. Że za każdym razem, kiedy pomyślę o czymś dla siebie, to w tym momencie już tej czystości nie ma. To jest to, co powiedziałeś. Jestem czysty po to, żeby cały się rozdać drugiemu człowiekowi. I ja tak samo. Jestem czysty po to, żeby w całości oddać się temu drugiemu człowiekowi, konkretnie mojej żonie. No tak, tylko że ty teraz znowu zawęziłeś to do tej przestrzeni seksualnej, nie? A ja o tym myślę nie tylko dlatego, żeby uciec, nie? Od tej kwestii, tylko z tego powodu, że też widzę, jak bardzo takie nieuporządkowane uleganie zmysłom, na przykład też słuchu, słuchanie muzyki, nie? Nawet jedzenia, nie? Obżarstwo, jakieś takie rzeczy, nie? Jak to bardzo destabilizuje mnie i też zniewala, nie? Czystość, czyli pewna po prostu świętość. Nie? Jestem święty. Że jestem trochę jakoś no, nieskazitelny, nie? Czy nie swoją mocą, bo z siebie nie jestem, nie? Ale dzięki temu, że Pan Bóg to jakoś we mnie robi, nie? Że daje mi takie też pragnienie bycia świętym, bycia czystym. Po to i też po co, nie? Nie tylko po to, żebym mógł się dawać, nie? Ale po to, żebym też potrafił przyjąć. Żeby we mnie było miejsce, przestrzeń, jakaś pojemność, którą On swoją łaską wypełni, nie? Błogosławieni czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. Jeśli ktoś nie ma czystego serca, nie? Szeroko, a zwłaszcza w tej przestrzeni seksualnej, to tam nie będzie Boga, nie? Nie wiem, czy pamiętasz takie nagranie, jak tam Jan Paweł II w Chile, czy gdzieś tam na stadionie pytał, czy wyrzekacie się, nie? I wreszcie doszedł, czy wyrzekacie się demona seksu? No!
No? Krzyknęli. No, no po hiszpańsku. Krzyknęli. Tak od razu, nie? Nie, 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 nie. Więc on tak powtórzył i to zaczęło jakoś tam... A wcześniej si. A tu nagle takie puf. Nie? Seksualność to jest taka siła, że jeśli ona jest nieuporządkowana, to ona zmiata wszystko. Nie? Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, że tak naprawdę właśnie czystość tego wszystkiego, co nas czyni czystymi, bo właśnie powiedziałeś to błogosławieństwo, błogosławienie czystego serca, ale właśnie nie to, co wchodzi do człowieka, ale to, co z niego wychodzi, czyni człowieka nieczystym, jak mówi też słowo Boże. No i teraz właśnie jest pytanie, co wychodzi, nie? My możemy to tak zobaczyć właśnie po tych owocach, nie? W sensie... No tak, ale znowu, czym się karmisz? No tak. Jeśli przed twoimi oczyma jest Najświętszy Sakrament, jeśli jesteś zwrócony do Ojca, jeśli słuchasz słowa, nie? Mhm. No to będzie inaczej, nie? To ty będziesz się napełniał czymś, co będziesz mógł dawać, nie? Bo jak nie masz, to nie dasz, nie? Z czego? No i... Znaczy dasz, coś tam dasz. Pan Bóg charyzmatami władak chce, nie? Tak, ale... Tak, ale nie będzie to. Bo ja powiedziałem o tym, bo to jest też takie moje doświadczenie, że właśnie jeśli ja się karmię tym, co pochodzi od Boga, nie? Karmię się sakramentami, Eucharystią, Słowem Bożym, karmię się Nim samym na modlitwie, no to automatycznie jest miłość. Znaczy może nie automatycznie, ale to jest konsekwencja. Konsekwencją jest miłość. Jest możliwość, moc jest, tak, zdolność. Tak. A w momencie, kiedy ja nawet mogę powiedzieć, tracę czas, nie z Nim i dla Niego, tylko tracę czas po to, żeby siebie nakarmić, właśnie własną pychę, własną próżność. Nie, no ale co będę się, wiesz, adoracja, nie? My sobie w klasztorze mamy adorację i no to za chwilę pójdę na adorację, nie? Ale jeszcze wejdę tam, zobaczę, co tam na telewizji jest, nie? Tak. No bo przecież zrelaksować się trzeba, tak, nie? Tak, coś tak. Tam sobie wypiję, tak. Schłodzone, żeby było lepiej bez gorąco, wiadomo, nie? I przychodzę na tą adorację, no i byłem tam te 10 minut, nie? Ale to... No tak. To nie jest to, nie? Jakby wszystko może znaleźć swoją miarę, nie? Tak można to uporządkować, żeby rzeczywiście Pan Bóg zajął po pierwsze swoje miejsce, a po drugie, żebyśmy mogli i żebyśmy chcieli no właśnie rezygnować, nie? Z siebie. No bo co mamy innego zrobić? Mamy Boga, nie? To z siebie już możemy wtedy zrezygnować, nie? W sensie, jeśli, no właśnie, to jest taki obraz takiego niepodzielonego serca, nie? Jeśli, to jest w ogóle przedziwne, bo w małżeństwie, jeśli całe moje serce zajmuje Bóg, to jest w nim miejsce dla mojej żony, dla moich dzieci, dla tych, których on stawia tak na... No i dokładnie tak samo jest w życiu konsekrowanym. Stawia na mojej drodze. A w momencie, kiedy to serce jest podzielone, jeśli Bóg nie wypełnia tego mojego serca do końca, no to automatycznie... Ani nie mam czasu, ani mam, nie mam czasem ochoty, przychodzi zniechęcenie, wchodzę właśnie znowu w te stare kolejny, wchodzę i równie pochyła. Tak. Więc to ta czystość jest z Niego. Ta czystość jest z Jego obecności w moim życiu. I bardzo Was, tak myślę, wspólnie zachęcamy do praktykowania modlitwy wyrzeczenia. Żeby w imię Jezusa wyrzekać się różnych przywiązań, tego wszystkiego, co jest złe, czysto złe, ale też czasami nawet dobre, ale co właśnie zabiera nam to, co jest tym dobrem, które powinniśmy przyjąć. Nie? W imię Jezusa wyrzekam się najlepiej na głos, codziennie. I jeszcze się przyjmować, bo zrobienie miejsca to jest jeszcze mało, to jest dopiero pierwszy krok. Może trzeba się otworzyć na obecność. Możemy Wam powiedzieć, jako ksiądz katolicki i jako mąż, że działa. Że działa.